Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem autorem i wydawcą książek. Spotykamy się w naszym studio, czasami żeby rozmawiać o książkach, a czasami żeby rozmawiać o sprawach bieżących. I dzisiaj jest właśnie taka okazja, żebyśmy sobie porozmawiali o sprawach bieżących. Jak Państwo, ci, którzy śledzą mojego bloga w Szkole Nawigatorów, pamiętają, mam nick Koryllus i ostatnio oprócz bloga też jestem bardzo aktywny na Twitterze, czego wcześniej nie robiłem i to jest taka przygoda socjologiczna dla mnie. Ja obserwuję, co się dzieje na tym Twitterze i widzę, jakie głosy podnoszone są, jakie kwestie są omawiane w związku z sytuacją polityczną, nadchodzącymi wyborami, w związku z wojną na Ukrainie, o czym tam ludzie gadają i co jest dla nich ważne. I to jest, proszę Państwa, dla mnie dość przerażające, bo są tam przeważnie obecne osoby w moim wieku, troszkę młodsze albo troszkę starsze. Niestety większość tych ludzi dotknięta jest przedziwnym rodzajem amnezji. Przedziwnym rodzajem amnezji albo po prostu jest celowo złośliwa, dlatego że dla mnie odmiana w życiu w ciągu ostatnich kilku lat jest widoczna i jest to odmiana korzystna. To znaczy ja wyraźnie widzę, że wszystko jest lepsze. Pamiętam trudności, z którymi borykałem się kiedyś. Pamiętam wszystkie ponure historie, jakie spotykały nie tylko mnie, za rządów poprzednich ekip, które stawiały sobie za cel unowocześnienie kraju i zbudowanie na przykład dróg, prawda, albo pomaganie rodzinom. Pamiętam, jak musieliśmy z żoną zapłacić zaległy ZUS, ponieważ nie mieliśmy świadomości, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może pójść po urodzeniu dziecka na urlop macierzyński, a ma żona taki urlop sobie zafundowała, a potem się okazało, że musimy za to zapłacić ZUS i przez wiele chyba lat spłacaliśmy ten ZUS, żeby go w końcu spłacić, żeby się od tego uwolnić. Ludzie już nie pamiętają, że nie było żadnych zasiłków rodzinnych, albo były one w wysokości śmiesznej, tak, w czasie, kiedy we wszystkich innych rozwijających się i rozwiniętych krajach ta pomoc dla rodzin była bardzo duża. To wszystko gdzieś ludziom umknęło. Dla mnie kluczową sprawą jest, to może parę osób zaskoczyć, jest kwestia transportu i dróg. Ja oczywiście chciałbym, żeby na przykład trakcje kolejowe były remontowane szybciej niż są remontowane, żeby na przykład z Warszawy do Lublina dało się dojechać w 1,5 godziny albo nawet krócej, a nie w 2 czy tam 2,5 jak kiedyś. Chciałbym, żeby dworzec zachodni w Warszawie był już wyremontowany i żeby po prostu pociągi z Grodziska do Warszawy kursowały normalnie, ale najbardziej chciałbym, żeby wszędzie były drogi ekspresowe. Proszę Państwa, ilość dróg ekspresowych w Polsce znacznie się powiększyła ostatnimi czasy. I ilość inwestycji, która jest planowana, budzi moje po pierwsze zdumienie, po drugie ostrożny zachwyt. Ja staram się nie narzekać i staram się być optymistą, jak Państwo wiecie. To znaczy z każdym kolejnym rokiem, obojętnie czy dobrze się wiodło, czy źle się wiodło, staję z takim samym zapałem do swoich zadań, do tej walki o lepsze jutro, jakbyśmy powiedzieli, używając retoryki z czasów dawnych i słusznie minionych. Ja wiem, że w Polsce nikt nie lubi optymizmu i nikt nie lubi przesadnego ekscytowania się tym, co się dzieje, i że wszyscy bardzo chętnie chcieliby, żeby coś się od czasu do czasu zawaliło, żeby oni mogli powiedzieć, a nie mówiłem, jakie to było wszystko głupie i nic się z tego jednak nie udało wyciągnąć. Proszę Państwa, oprócz dobrych i słabszych pomysłów ekipy rządzącej, moim zdaniem drogi są pomysłem najlepszym. Nie przejmuję do wiadomości opowieści o tym, że poprzednia ekipa też budowała drogi. Porozmawiajcie sobie, ludzie, z tymi, którzy pracowali, którzy byli podwykonawcami w czasie budowy tych dróg i niech oni wam powiedzą, jak wyglądało budowanie tego wszystkiego. Proszę Państwa, jakość podróżowania po kraju teraz jest nieporównywalna z niczym. Nieporównywalna z żadnym momentem dziejowym, jaki był naszym udziałem.
I mam nadzieję, że to się będzie jeszcze poprawiać. I mam nadzieję, że żaden malcontent, ani żadna grupa malcontentów nie jest w stanie tego zmienić, ani pogorszyć. Mimo tego, że jestem świadom, iż ludzie, którzy nie popierają obecnego rządu, albo popierają go tak jakoś nieotwarcie, bo się czegoś obawiają, uważają, że te drogi tak naprawdę zrobiły się same, że tak naprawdę to może oni sami są udziałowcami tego sukcesu, że to i tak by się wydarzyło. Może by się i wydarzyło, ale za jaki czas, prawda, i jakim kosztem. Moją ulubioną drogą, proszę Państwa, jest droga z Warszawy do Rzeszowa. Co roku lubię sobie pojechać do miasta Rzeszów, które jest miastem zupełnie bajkowym i fantastycznym, z cudownie odrestaurowaną starówką, bardzo oryginalną, z ratuszem pięknym, z mnóstwem dobrych hoteli wokół rynku. Oczywiście jest tam trochę patologii, jak zawsze, to znaczy te wszystkie nocne kluby, które tam stoją przy rynku, należałoby czym prędzej zlikwidować. Być może to się niebawem stanie, jeżeli zmieni się w Rzeszowie władza, ale to jest świetne miasto. Świetne miasto, które, no i fantastyczny region, proszę Państwa, Podkarpacie ma swoje tradycje, jest odrębnym, charakterystycznym regionem z wieloma ciekawymi obiektami, no i z centrum tego wszystkiego, którym jest Rzeszów. Koncentruje się tam przemysł, mamy Hutę Stalową Wolę, mamy blisko w Bieszczady, mamy zamek w Łańcucie i piękny park. I teraz to wszystko jest w zasadzie w zasięgu ręki. W 3 godziny dojeżdżamy do Rzeszowa z Warszawy. W 3 godziny. Jak ktoś jedzie zgodnie z przepisami, jak ktoś jeździ jak wariat, to będzie jeszcze szybciej. Proszę Państwa, sprawa kluczowa. Mam nadzieję, że niebawem, nie wiem w jakiej perspektywie, podobna droga będzie prowadziła do Zamościa, który leży choć trochę na uboczu, ale też dużo łatwiej dojeżdża się do Zamościa dzisiaj niż przed paru laty. Wszystko też dzięki tej samej drodze S19 połączonej z trasą S2 prowadzącą do Lublina. Połączenie wschodu, który do niedawna nazywany był Polską B albo nawet Polską C, z centrum dobrą drogą, jest sprawą, moim zdaniem, najważniejszą, jaka wydarzyła się w ostatnim czasie. Dlatego nie jestem w stanie spokojnie słuchać głosów rozmaitych malkontentów, którzy mówią, już za chwilę nastąpi katastrofa. Wiosną Polska zbankrutuje. Nie będziemy mieli na węgiel, nie będziemy mieli na paliwo do samochodów, nie będziemy mieli na to, nie będziemy mieli na tamto. Nie wydajmy pieniędzy, to może uda nam się przetrwać. Proszę Państwa, pieniądze nikogo nie uratują przed śmiercią i nikogo od śmierci nie wybawią. Nie wybawią nawet od głodu, to jest oczywiste, bo ich wartość bardzo szybko zmaleje. Natomiast jeżeli wartość pieniądza zmaleje, wzrośnie wartość pracy. Jedyne, co nas ratuje tak naprawdę w sytuacji kryzysowej, w sytuacji wojennej, która znajduje się niestety bardzo blisko nas za wschodnią granicą, jest to, o czym niedawno pisałem, czyli ucieczka w inwestycje. Ja uwielbiam wszystkie, jak Państwo wiedzą, przykłady, które dotyczą znienawidzonego przez nas Polaków Królestwa Prus, ponieważ uważam, że był to kraj rządzony wzorowo i należy przede wszystkim czerpać wszelkie formaty i wzory z znienawidzonego przez Polaków Królestwa Prus oraz tego, jak tam wszystko było urządzone. I taki przykład zawsze podaję Gursowi. Kiedy na początku XIX wieku wybuchały w Niemczech, w Prusach zamieszki i szykowała się jakaś rewolucja, nie było pieniądza i wtedy lokalni magnaci, którzy przecież korzystali z zasobów naturalnych tych gór, jakże bogatych do dzisiaj, Zagłębie Wałbrzyskie, i rozpoczęli wielką modernizację. Czyli po prostu wyłożyli pieniądze, dali ludziom pracę i zrobili w górach infrastrukturę. To natychmiast skutkowało tym, że zniknęli przestępcy, skończyły się rozboje drogowe. Do każdego przysiółka, nawet najbardziej odległego, prowadziła droga bita, szeroka. Zachowały się te drogi do dzisiaj. Dzisiaj Lasy Państwowe to utrzymują. Infrastruktura Gursowich jest nieporównywalna chyba z żadnym innym obszarem, nie tylko na zachodzie Polski, ale w ogóle z żadnym innym górskim obszarem w kraju, a może i nawet we wschodniej Europie. Nie mówię tutaj o Austrii, Niemczech czy Szwajcarii.
Proszę Państwa, i to jest fantastyczne. Ucieczka w inwestycje. Jeżeli jest kryzys, jeżeli zbliża się jakiś krach, oczywiście trzeba pilnować pieniędzy, tak, i nie wydawać tyle ponad to, ile się ma, ale przede wszystkim trzeba inwestować, tak, i dawać szansę tym wszystkim ludziom, którzy mogliby stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilizacji. I to się właśnie w Polsce dzieje, czy się komuś to podoba, czy nie, czy ktoś to ocenia dobrze, czy nie, czy ktoś chce w tym współuczestniczyć, czy nie. Właśnie to zjawisko możemy obserwować, czyli politykę polegającą na mnożeniu inwestycji, które z pewnością w dłuższej perspektywie przyniosą nam zyski. Krytyków jest niewielu sensownych, za to jest wielu histeryków, jak wiemy. Wielu histeryków na różnych poziomach, a histerie te związane są albo z obecnością uchodźców w naszym kraju, albo z jakimiś innymi kwestiami, które nie mają żadnego znaczenia. Nie mają żadnego znaczenia, dlatego że jest tyle pracy w Polsce, że każdy znajdzie zatrudnienie. Oczywiście jak ktoś nie chce, to go nie znajdzie, tak? Jeżeli ktoś będzie uważał, że nie może znaleźć sobie pracy, to jej nie znajdzie. Ja nie przypominam sobie momentu w swoim życiu, żebym nie miał pracy, a nie pracowałem fizycznie, prawda? I nie szukałem zajęcia w zawodach, których zwykle ludzie szukają pracy. Więc pracy jest ciągle dużo. Ja mam taki problem, że nie mogę się doprosić o wycenę książek, które wysyłam do drukarni, bo drukarnie są obłożone robotą. I wszyscy coś drukują, wszyscy coś produkują, każdy chce to sprzedawać. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak się konsoliduje targi książki w Polsce, tak? Że to wszystko nagle zaczęło podlegać, tam nie wszystko, ale spora część imprez targowych jednej organizacji i to się mnoży, tak? Czyli jest bardzo dużo targów książek w kraju, ludzie drukują mnóstwo rzeczy, a jednocześnie słyszymy ten lament, że Polacy niczego nie czytają, Polacy w ogóle nie robią tego, nie robią śmego, nie robią owego. I to wszystko zwiastuje jakąś straszną katastrofę. Otóż nie zwiastuje żadnej strasznej katastrofy, a ja przypomnę, że chyba nic gorszego niż to, co mieliśmy za rządów Millera i Kwaśniewskiego na początku lat 2000 nie może nas spotkać. Ja niech sobie Państwo przypomną, jak się wtedy żyło i zasiłek dla matek z dziećmi wynoszący 32 zł na miesiąc, czy nawet mniej. Niech sobie to wszyscy przypomną i przestaną marudzić. Tak będzie naprawdę lepiej. Ja oczywiście wiem, że nikogo nie przekonam, ponieważ defetyzm to jest narodowa religia w kraju i tak jak ktoś napisał na blogu, pesymiści pocieszają się tym, że pesymista to pesymista uświadomiony, a optymista to jest ten wariat, który niczego nie rozumie i ślepo wierzy, tak? Ale puenta tego jest taka, że optymista powinien się modlić za pesymistę, tak? I przeważnie to czyni po prostu, dlatego że pesymizm jest usprawiedliwieniem dla nieróbstwa i lenistwa w przeważającej masie przypadków, z jakimi miałem do czynienia. Tak niestety jest i tego się w żaden sposób nie da odmienić. Więc ja nie lubię pesymistów, nie słucham pesymistów, nie szukam ich towarzystwa i ich gawędy nie interesują mnie z istoty. Mam wrażenie, że większości ludzi, którzy przebywają na naszych blogach i którzy się tutaj realizują, czy to komentując, czy pisząc, też popiera tę moją postawę. Dlatego, proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli i patrzmy, jak nasz rząd raz lepiej, raz gorzej inwestuje w różne projekty. Nie wszystko się oczywiście udaje, bo ten rząd nie składa się z aniołów, o czym wszyscy wiemy, ale większość rzeczy się udaje i to jest optymistyczne i pozytywne. Zima, która się właśnie zaczyna, niebawem się skończy, o czym też wszystkim przypominam, będzie wiosna, bywało wiele gorszych zim. Niech sobie Państwo przypomną zimę roku 79 albo zimę roku 86 albo nawet zimę roku 2007, kiedy śnieg spadł w Sylwestra, a stopniał 23 marca. A mróz był przez cały czas minus 20, minus 30. To już też poszło w niepamięć, a było przecież tak niedawno. Więc było dużo gorszych zim i dużo gorszych czasów, więc ja nie mogę słuchać pesymistów. Wychodzę, proszę Państwa, na rynek w Grodzisku, żeby zrobić zakupy i słucham, co ludzie
przyjeżdżający gigantycznymi samochodami z Grójca, z Góry Kalwarii, z terenów, gdzie wszędzie są sady, sprzedający warzywa, owoce. Wielkie stosy tych dojrzałych płodów ziemi tam leżą i młody właściciel stojący na stoisku, sprzedający przez cały czas, nie mający czasu na nic, mówi: o panie, jakie to teraz ciężkie czasy nastały, co to będzie? Myślę sobie, że po prostu naprawdę nie chcę tego, ale przydałoby się temu człowiekowi, żeby on rzeczywiście pożył w ciężkich czasach i zobaczył, jak wyglądają ciężkie czasy, albo żeby sobie pojechał na Ukrainę i zobaczył, jak tam ludzie teraz żyją. A nie marudził, że jest mu źle, bo on nawet nie wie, co to znaczy, tak? Nie ma o tym zielonego pojęcia, bo paliwo trochę podrożało. No podrożało i co z tego? To się zapłaci drożej, tak? Pieniądze jeszcze nikomu nie uratowały życia. Proszę Państwa, choć czasem bywają pomocne. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu i następnej pogadanki.